Tak, z żony Radio Polonia FM. Przede wszystkim gratuluję zwycięstwa. Totalna dominacja nad przeciwnikiem. Co możesz powiedzieć o tej walce? Co ja mogę powiedzieć? No, chciałem zobaczyć przeciwnika. Pierwsza, druga runda. Dałem mu zobaczyć, dałem mu się pobawić. W trzeciej rundzie zaatakowałem. Wiedziałem, że skoczył. Pobawiłem się. No, druga runda również wyglądała podobnie do trzeciej, czyli totalna dominacja. Nie można, bo zawód przeciwnik nie mógł zbyt wiele powiedzieć. Ja już wiedziałem w drugiej rundzie, że już to jest tylko kwestia czasu, kiedy go skończę. Ale wiadomo, nie podpalałem się, bo to różnie bywa. Może braknąć tlenu i bym przegrał, nie? Także czekałem na odpowiedni moment. Narożnik powiedział, atakuj. Atakowałem. Czyli wszystkie wskazówki z narożnika wpisane, tak? Tak, w przerwie powiedzieli, że już dwie rundy wygrałem, więc trzecia była tylko formalność. A jak już zobaczyłem przeciwnika, że już nie daje rady, więc zrobiłem. Czyli wydolnościowo, treningi i tak dalej wszystko się wpisało. No jak widać, tak, nie? Się rynduje przeboksowane, także wydolnościowo, chyba dobrze. Jakie kolejne plany? Czy jakieś kontrakty? Na 4 maja mam kolejną walkę na gali Polska-Anglia. Tam zawalczę. No i pewnie będzie co miesiąc walka, bo teraz średnio wychodzi raz w miesiącu walczę. Zobaczymy, na razie się bawię tym, jeszcze nie mam żadnej przegranej. Kolejna wygrana. Czyli jaki jest twój rekord? W tym roku 2 remisy i 2 wygrane. Dzięki, gratulacje. Czyli ogólnie Polska Anglia będzie w Birmingham, tak? Tak. Tam będę walczył 4 maja. Czyli w dalszym planie co dzisiaj? Co dzisiaj? No dowiemy się, że mogę 5 godzin powrotu do domu. Więc pewnie gdzieś jak pójdziemy zaraz coś zjeść. Z narożnikiem omówimy, jak było. Pewnie przygotowujemy się na 4 maja. Wszystko chyba poszło według planu. Nic nie zawiodło. Myślę, że tak. Że tak jak planowaliśmy, tak poszło. Takie akcje planowane były. Czyli w takim razie jeszcze raz gratulacje. Powodzenia. Dziękuję. Chciałem pozdrowić mojemu i podziękować narożnikowi mojemu. I wszystkim, którzy nas oglądali. Dobra robota. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.